Nie mamy dobrych wieści dla śpiochów. Już w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki. Na skutek tej operacji pośpimy krócej, bo wskazówki czasomierzy powędrują z drugiej w nocy na trzecią. W Polsce zacznie obowiązywać czas letni. Dokonywane dwukrotnie w ciągu roku zmiany czasu przysparzają niedogodności wielu ludziom. Zmiana jest niby niewielka, ale biologiczny zegar nie znosi takich zabiegów i przez pewien czas po zmianie rytmu dobowego dokucza nam nie tylko niewyspanie, ale mnóstwo przeróżnych dolegliwości. Pewną nadzieję przed osobami źle znoszącymi zmiany czasu otwiera decyzja Parlamentu Europejskiego, którą podjęto na początku mijającego tygodnia. Europosłowie opowiedzieli się za odstąpieniem od zmian czasu. Dało to podstawę Radzie Europy do rozpoczęcia negocjacji z krajami członkowskimi szczegółów tej regulacji. Założenie jest takie, że przestawianie czasu miałoby się zakończyć najpóźniej w 2021 roku. Przeprowadzone w Polsce badania wskazały, że za ustabilizowaniem czasu opowiedziała się zdecydowana większość rodaków. Aż 80% ankietowanych uznało, że chce, aby w Polsce na stałe obowiązywał czas letni. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zamierza powtórnie zbadać opinię publiczną w tej kwestii. Jak się udało nam ustalić, badanie zostanie przeprowadzone po najbliższej zmianie czasu. Komisja Europejska również badała opinię Europejczyków na temat zmian. W konsultacjach społecznych zebrano ponad 4,5 miliona odpowiedzi, w których aż 84% respondentów opowiedziało się za odstąpieniem od różnicowania czasu zimowego i letniego.